Listopad to miesiąc, w którym o cukrzycy, chorobie XXI wieku, mówi się dużo. 14 listopada przypada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Powiat ostrowiecki tradycyjnie już z tej okazji organizuje szereg wydarzeń dla mieszkańców powiatu. Co roku odbywało się seminarium dotyczące odżywiania, dotyczące życia tak naprawdę z cukrzycą. W tym roku takie seminarium również będzie 17 listopada w Technikum Hutniczo-Mechanicznym jak zawsze, ale rozszerzyliśmy nasze działania również o warsztaty takie praktyczne. Celem seminarium i warsztatów będzie zwiększenie świadomości o zagrożeniu cukrzycą, metodach samokontroli, prawidłowym i racjonalnym żywieniu, zapobieganiu powikłaniu, jakim jest stopa cukrzycowa, oraz prawidłowym doborem aktywności fizycznej dla osób chorych na cukrzycę. W tym roku w akcję włączy się też młodzież z ostrowieckich szkół średnich. Będzie w tym spotkaniu uczestniczyć młodzież zespołu szkół nr 3 THM-u i młodzież zespołu szkół ekonomicznych, zespołu szkół nr 1, gdzie kształcenie w klasie technik żywienia gastronomii jest prowadzone. Połączone będzie ono z pewną prezentacją i pokazem, jak właśnie radzić sobie z tym problemem tej choroby. Działania profilaktyczne, jakie podejmuje od wielu lat Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców z cukrzycą, to m.in. Szkoła Edukacji, konferencje naukowo-szkoleniowe, ogólnopolskie akcje czy ciesząca się dużą popularnością Szkoła Zdrowego Stylu Życia. Od kilku lat realizowana jest Szkoła Zdrowego Stylu Życia, w której corocznie około 150-160 osób bierze udział, gdzie też osoby z tą chorobą cukrzycową uczestniczą, bądź w formie, prawda, zajęć seminaryjnych, zajęć wykładowych, ale też i zajęć gimnastycznych, zajęć ruchowych. Szeroki zakres działań to dowód, że w powiecie ostrowieckim na edukację i profilaktykę chorób cywilizacyjnych, do których należy również cukrzyca, stawiany jest duży nacisk. Warto wiedzieć, warto zapobiegać, a jeżeli już jest się chorym na cukrzycę, też warto wiedzieć, jakie działania podjąć, żeby z tą chorobą jak najlepiej sobie radzić. Uczestnicy, którzy jutro o godzinie 13:30 wezmą udział w ostrowieckim seminarium edukacyjnym, będą mogli skorzystać z konsultacji i badań w Białym Miasteczku.